Cześć, z tej strony Raulen i witam was bardzo serdecznie w 8 odcinku symulatora Farmy 2016 na moim kanale. Z góry chciałbym powiedzieć, że możliwe, że mój komentarz będzie niewyraźny. Mam drobne problemy z katarem i nie mogę tego jakoś tak ogarnąć. Dlatego od razu to mówię. Dalej. Dzisiaj sobie opryskamy. Wiem, że to niedawno było, ale zgodnie z waszymi zaleceniami zużycie oprysków zostało zmniejszone. Dlatego chciałbym wam to pokazać, głównie dla tych osób, które jeszcze nie kupiły gry, aby wiedziały, że jeśli gracze nam powiedzą o czymś, że trzeba coś poprawić, to my po prostu to robimy. No to co? Zmiana biegu, powiedzmy na 2D. Jedziemy. Chód mi tutaj lekko przeszkadza, ale dobra, wyłączę go. Lekko mi przeszkadza. Co dzisiaj bym chciał poruszyć? No niestety nie daliście mi dużego pola do popisu, troszkę się zawiodłem, ale z drugiej strony rozumiem, wszyscy zainteresowani konkursem, dawaniem propozycji, więc jakoś specjalnie mnie to akurat nie dziwi. No to są dwa tematy, które chciałbym podjąć. To będzie dosyć szybka kwestia. Pokazuje mi. Pokazuje. Muszę włączyć HUD, żeby zobaczyć, jak mi to sięga. Bo niestety tu nie widzę, bo jest troszkę ciemno. Chyba gdzieś tutaj. Zobaczymy na minimapie. Tak, jest ok. No to tak. Odcinki dawaj codziennie po 10 minut, a co 2 dni 20 minut. No cóż, jakbym miał się z tego wywiązać, to chyba bym padł ze zmęczenia. Aż ktoś coś do mnie napisał, przepraszam. Chyba bym padł ze zmęczenia, a jednocześnie filmy byłyby naprawdę tragicznej jakości. Mój komentarz byłby bez sensu i podejrzewam, że nawet bym się nie wyrobił. Poświęcić 20 minut na odcinek to jednak jest sporo, bo to nie jest tylko nagrywanie, bo a jednak jeszcze dochodzi montowanie i tym podobne. Dlatego no, nie dałbym rady nagrywać 20-minutowych odcinków. Wiem, że niektórzy lubią właśnie takie dłuższe lece. Ale ja do czegoś takiego się nie nadaję przy takiej częstotliwości wrzucania odcinków. Mogę spróbować jeszcze przez te, powiedzmy, tydzień rzucać codziennie filmy, bo chcecie, naprawdę chcecie te odcinki i wam się podobają, z czego się w sumie mega cieszę. No to dobra, no to dam radę, postaram się dać radę i ogarnę wam, kurde, tam trochę ominąłem, ale trudno, ogarnę wam te odcinki przez jeszcze, powiedzmy, tydzień codziennie, a potem się zobaczy. No inaczej niestety nie dam rady. Druga kwestia, jedno światło w silniku, ktoś tam zwrócił uwagę. No będąc szczerym, to akurat jakieś drobne niedopracowanie, ponieważ to była maszyna ze sklepu. Równie dobrze mógłbym powiedzieć, że tak, to jest efekt uszkodzenia maszyny. Konsi, nie pisz do mnie! Ale no cóż, jakieś niedopatrzenie, nie dodano tego jednego światełka. To szybciutko do poprawki. Jednak, jeśli kogoś by interesowała kwestia używanych maszyn, to jest naprawdę ciekawy pomysł z tymi światłami. Powiedzmy, kupujemy z uszkodzonym światłem, trzeba wymienić lampę czy coś tam takiego. Fajna koncepcja do przyszłościowego modelu napraw, który planujemy wdrożyć i o którym mówiłem już parę odcinków wcześniej. No i tu mi się kończą właśnie tematy, na które mógłbym porozmawiać. Kończy mi się też siew i nie wiem, czy opłaca mi się robić taki króciutki odcinek. Chyba tak zrobię. No bo cóż.
nie ma sensu jakoś tak tego sztucznie przedłużać. Bo odcinek wyszedłby naprawdę wtedy kiepski, a z tego co czytam po komentarzach, mój komentarz się zmienia na lepsze, dlatego nie będę tego jakoś specjalnie teraz zmieniał. No dobrze, to ostatni przejazd. Jeszcze chciałem tak na koniec podziękować za sporo pomysłów na konkurs. Facebookowi niestety mnie zawiedli, ponieważ spodziewałem się czegoś więcej od nich, ale wy daliście radę. Aczkolwiek według mnie jak na razie zbyt duża różnorodność. Chciałbym, aby jakiś pomysł był specjalnie wyróżniony, bo na razie to jest mnóstwo, a żaden nie ma jakiegoś specjalnego poparcia. Dlatego, jeśli nic się w tej kwestii nie zmieni, mam pomysł, jak pomysł pewnej osoby przerobić, żeby potem to wykorzystać do konkursu. No to co, to by dzisiaj było na tyle. Dzięki za oglądanie, ja się z wami żegnam. Cześć.